cześć wam, dzisiaj mamy z wizu wizualnie. Ta gra nazywa się Secret World Legends i choć klimat jest tutaj wielce arcy i bardzo świąteczny naokoło, dammit! To dzisiaj będzie troszkę mniej świątecznie, bo będę mówił o rzeczach, które w tej grze się pojawią. Przepraszam teraz za to, jak ta gra bardzo chrumka. W ogóle testujemy chyba pierwszy raz actiona z tym... Nie, action był ostatnio. Zmieniłem trochę ustawienia, więc coś może się dupnąć. Ale action działał, mam nadzieję, że dalej będzie działał w tej grze. Jeszcze raz podziękowania dla Wojtka za program. I za chwilę, za minutę ruszy sobie tutaj ten event, to na niego pójdziemy i będziemy mówili o różnych rzeczach naokoło. Dzisiaj w ogóle dostałem deskę z zalogowania, deskę Orochich. Hover Tech Orochi. Spróbujmy ją zobaczyć, może zdążymy ją zobaczyć zanim ten... Zanim się... Pum! Set sprint. O, jest! Wow, jaki czat! Poczułem się jak w Powrocie do przyszłości. Ale dzisiejszy odcinek będzie nie o tym. Właściwie powinienem wam składać życzenia świąteczne, ale w okresie takim dokładnie świątecznym to my się jeszcze będziemy widzieć. Jest zresztą ekipy z Madzią i z Misiaki. Więc zapraszam na odcinek sobotni. Asynchron, skaczemy w innym tempie niż reszta ekipy. I wbijamy. Boom. Ale wczoraj gruchnęły wieści, fajne wieści na temat tego, co się w SWL-u będzie działo. Rzucili jednym screenshotem, tym screenshotem, który macie ustawiony jako miniaturkę do tego filmu, bo zapewne zapomnę go wstawić teraz. Ale jak nie zapomnę, to się zamiast ekranu ładowania będzie wyświetlał. To jest screenshot z nowej zony, nad którą pracują. Podpisane Probably Not Tampa. Tampa Bay, o ile dobrze pamiętam, to jest sam dół wschodniego wybrzeża amerykańskiego. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo ja jestem wybitnie cienki z geografii, zawsze byłem i to się raczej nie zmieni. Jeżeli dobrze kojarzę, to jest prawie najbliżej wysunięty kawałek Stanów Zjednoczonych względem Kuby. I tam jest, no tam jest ładnie, Kuba ogólnie jest piękna, Ameryka w tym sensie takim bliskim Kuby też jest bardzo ładna, więc nie ma na co narzekać. Mnie to cieszy z tego względu, że przede wszystkim będzie nowa zona, będzie coś nowego do pokazania, będzie coś nowego do zobaczenia. Hurdur jest super, nie? Jest ekstra, czekam na to dłuższego czasu. Z jednej strony jestem troszkę taki, liczyłem na jakiś inny klimat, na coś bardziej charakterystycznego, bo Tampa Bay jest... to nie jest Egipt, nie? Ale pewne założenia są zbliżone. Będzie dużo piasku, co prawda tam piasek jest taki, przynajmniej na tym screenshocie, wygląda na taki bardziej rudy, czerwony, wiecie, taki marsjański, mówiąc w tą stronę, niż taki żółty, czysty, piękny piaseczek, jaki macie w Egipcie. Ale pewne takie założenia mogą być bliskie. Oczywiście w zależności jak to rozwiążą, bo mogą na przykład dać dużo terenów zabudowanych, miejskich i będziemy się tam tłuc między willami, bo tam wille przecież są i ten, nie? Plaże piękne, no, piękne plaże i tak dalej, więc to są rzeczy, które no... w ogóle nie powinienem się przejmować, ale z drugiej strony jak zobaczyłem ten screenshot, to było takie, dodaję coś nowego do Egiptu? Bo jest piasek, nie? Jest piasek, to musi być w mojej głowie Egipt. Jestem tak bardzo prostym człowiekiem. Więc mega, że coś nowego dodają. To, że dodają Tampa Bay, mogli wybrać coś z mojej perspektywy ciekawszego, ale tak ogólnie rzecz ujmując, spoko, nigdy nie byłem w Tampa, czy jak to się tam wymawia, więc jak najbardziej mogę skoczyć. Przepraszam, że tak relatywnie niewyraźnie dzisiaj mówię, ale tak się ugryzłem w kurną wargę przez przypadek rano, że masakra. Więc będą fajne cusie, jak widzicie, reszta stroju prawie skompletowana w moim wypadku. Prawie, tak bardzo prawie. Nie mam jeszcze budków, ale mam nadzieję, że te na dniach zostaną mi dodane. Ja w ogóle nie odpalam tego. Były drobne update'y związane jakby z tym eventem, który w tym momencie trwa, to raz. I były drobne update'y związane z magią elementalizmu, z której teraz korzystam, to jest ten mod, który przyzywam, o to. Chodzi o to, że
zauważyłem też sam to od dłuższego czasu, że strasznie mało ciepła generują. Ciepło to jest ten czerwony pasek, jak macie moje zdolności, to powyżej jest taki idący od żółto pomarańczowego w taki czerwono-brązowy pasek, po którym jeździ trójkąt z liczbą, w tym momencie tam 18, 17. I jak używam magii elementalizmu, to wzrasta. Się ten grzejnik, nagrzewa się jakby mój fokus magii, nie, wow, magii elementalizmu, i to polega na tym, że im bardziej jest to nagrzane, tym mocniejsze są moje ataki z magii elementalizmu, ale jednocześnie oprócz tego, że są mocniejsze, to jak dojdzie na maksa, to się mój fokus przegrzewa i nie mogę korzystać przez parę sekund z magii elementalizmu, więc mogę się sam wyłączyć. Więc to jest takie hurdur złe. Ale chodzi o to, że jest tyle zdolności pobocznych i wszystkie czary, które korzystają z magii elementalizmu, ale z zimna sprawiają, że... Co tam to tam? Ugly Woolen Sweater Illuminati. O! Sweterek! Zaraz zobaczymy sweterek, jak tylko nas stąd wyciągnie. Tak pięknie w dół. No, siorbaj nas. Siorbaj mnie. Ja chcę zostać... Czy ja tu zostanę jako ostatni? Prawie. Tam jeszcze ktoś został. Hurdur. O czym to ja w ogóle mówiłem? Zgubiłem wątek. Masakra. Jest tyle zdolności, które obniżają temperaturę, plus te zdolności, które podwyższają temperaturę fokusa, nie podwyższają jej na tyle, żeby utrzymywać stale wysoką. Nie da się tego zbalansować. Jesteście albo nagle się przeładujecie i kupa, albo leżycie całkiem i jest chłodno, nie? A ja mam taką zdolność, to znaczy moja taktyka polega na tym, że podgrzewam najbardziej jak się da i wtedy odpalam swojego ulta, który mnie chłodzi i zadaje spore demy. Czego mi się nie udaje robić, bo moje zdolności podgrzewające nie za bardzo podgrzewają mi fokus, więc ten drobny patch wyszedł, plus była zmiana launchera, coś o czym Misiaki mówiła jakiś czas temu, a coś co do mnie dotarło z opóźnieniem, bo ja mam grę zainstalowaną nie z bezpośrednio z ich launchera, nie, tylko mam zainstalowaną z... mam zainstalowaną przez Steama, więc ja mam inny launcher połączony jakby z tamtym launcherem, no, pewnie technologicznie i technicznie bardzo zamieszane, ale ja nie ogarniam, więc hurdur. No, ale były zmiany w tym Steamowym, no i Steam sobie nagle pobrał 4 giga danych do SWL-a i to było takie, interesujące, Steam w ogóle nie powinien ruszać tutaj danych. Weird as heck, no ale dobra, bo przecież jak odpalam SWL-a ze Steama, no to się odpala launcher, który się update'uje, więc jeżeli Steam coś update'uje do tej gry, to musiało się coś zmienić w strukturze launchera, no więc zakładam, że launcher się tam troszkę zmienił. Dobra, pójdziemy pyknąć troszkę o, w ogóle zobaczmy, co myśmy tam dostali. I jak odpaliłem SWL-a wczoraj, to nagle 8 giga zaczęło się. Urdur. Skarpetki są. O, dostałem butki. Dajcie mi. Czaderskie są. Nie wiem czemu to jest, że niby niebieskie, jak dla mnie one są. A, może te skarpety są niebieskie. Czaderskie są te buty. Muszę je dorwać. Chociaż. Czym się różni wersja czarna od... A czarną to ja sobie mogę kupić. Nie różni się na oko niczym od zielonej. Może miniaturka jest zrąbana. Skarpety też są fajne, ale nie tego oczekiwaliśmy. Z tym, że te budki, jak patrzę, te będą najbardziej awesome do zestawu. No, tak stanowczo. Dostaliśmy sweterek. Ugly Woolen Sweater. I jest taki Illuminati, no bo ja jestem Illuminati, taki Illuminati ze mnie. Jest jeszcze w wersji, jest Blue White i wersja Black White, gdzie tu się wyświetla czarna, więc hurdur. Czyli jest jeszcze wersja Orochi, zakładam, że jak ja dostałem Illuminati, to jakbym był dragonem, to bym dostał dragonową. Fajnie by było. Słyszałem, że jest bóg, który daje ludziom wszystkie trzy sweterki za odblokowanie tego pierwszego. Nie wiem jak chciałbym dostać, bo bym udawał, że jestem na przykład dragonem, biegałbym w sweterku dragona, nie? Którego się zakładam nie da dostać, jak się jest Illuminati, więc jej! No, coś tam miałem jeszcze wspomnieć. No i mi się cała gra jakby, no prawie cała pobrała na nowa, teraz mi wyskakuje cały czas, jeżeli widzicie u góry po lewej, będzie się pojawiał napis, w którym, że tam... Downloading missing data, czyli wszystko co miałem zasane, zasysa się jeszcze raz, no bo launcher się ten
Nie wiem, co oni zrobili. Może to ma jakiś. Może to ma jakiś drobny związek z tym, że będzie update, który dodaje nową zonę i przebudowują coś w launcherze, wiecie, tego typu numery, rzeczy, których nie musieli robić w tej grze jeszcze nigdy, bo to wszystko, co w tej grze do tej pory było, to były rzeczy, które były w oryginalnym TSW, ewentualnie były tam jakoś delikatnie, w drobny sposób rozwinięciem, czyli na przykład Tokio, które było w TSW, zostało tutaj rozwinięte o tam, nie wiem, hurdur coś tam i hurdur coś tam jeszcze, nie? Więc to takie, ktoś tu sobie przed chwilą daily klepał, więc to jest takie... Zobaczymy to pierwszy raz. Zobaczymy dodanie całkowicie nowej zony po raz pierwszy. Z mojej perspektywy to jest takie, że no kurka, ja byłem przy dodawaniu zony jednej, drugiej w TSW, no... Nie zmieniłem broni. Dammit. Levelowanie, o, dajcie mi to. Byłem przy dodawaniu jednej, drugiej zony za czasów TSW, szczerze powiedziawszy, bo jak ja startowałem swoją przygodę z The Secret Worldem, to nigdy nie wyszedłem poza Kingsmouth, po pierwsze, ale po drugie to wtedy było dostępne tylko pierwsze dwie albo trzy zony. Trzy zony chyba były wtedy tylko. Nie było jeszcze Tokio. I wydaje mi się, że Wenecka Agenda była dodawana też za jakby za moich czasów, czyli Wenecja, której tam niewiele jest. W ogóle chciałbym, żeby zamiast... Tampa Bay jest świetnym pomysłem, ale dodawanie takich kultowych miejsc, w sensie, wiecie, rozbudować Wenecję o to, co ludzie znają i mogą zwiedzić w Wenecji, byłoby super. O, cześć, Krampus. Lump of Coal, dostałem kolejny questowy, super. Jestem z tym Lump of Coal bardzo przygotowany. Trzeba z misiaki przebiec się przez resztę, żebyśmy z Madzią mogli nagrać. Rozumiem, że jak jedno z nas odpali portal, to wszyscy będą mogli z tego portalu skorzystać. Ktoś też to tłucze, damet. Gąć się! No co za kaczan, wybił mi wszystkie te. Teraz będę czekał na respawna. Całe dwa potrzebuję. No żeż ty gniocie intelektualny. Kurka, zakalec jeden. A niechby go. Kurde, elfy pogidziały. No więc... Zagrali moim zdaniem dość odważnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że zrobią coś fajnego. Ale... ja naprawdę czekam, aż zaczną dodawać, rozbudowywać te miejsca, bo ja bym chciał się mocno przebiec po Londynie jako po lokacji, w której coś się dzieje. Nie wiem, wspomnienie Kuby Rozpruwacza, czy coś takiego, nie? LA to jest... LA. Nowy Jork to też jest miejsce, nad którym można mocno pokombinować i podziałać, więc szczerze powiedziawszy, chciałbym zobaczyć, co oni mogą zrobić z Nowym Jorkiem. No i Seul, w Seulu też nie byłem, ale na przykład taki Nowy Jork czy Londyn to widziałem często w filmach, a Seulu niekoniecznie, więc jakby Seul rozbudowali, to ja bym bardzo sęcił. Ja bym bardzo sęcił. Tak. Nie będę kłamał, że sęciłbym przygarnął jakieś fajne Seulowe lokacje, w których dałoby się pobiegać po wiecie, postrzelać i wykonać jakieś questy charakterystyczne z potworami dla tamtego miejsca na ziemi, nie, z tamtą mitologią związane. Więc to bym się bardzo cieszył, gdyby to było dostępne. I bum, jest, haha. Poszedł pewnie robić ten drugi event obok, a nie, on sobie tam biega, dobra, to niech sobie tam biega, a ja złapię ten kolejny event tu. Zium. Ha, la. O, jeszcze cooldown mi się nie zjechał. Nie, dammit. Smutek. Dobra, to jedziemy dalej. Oprócz tego są właśnie te lokacje jak Wenecja, jest mnóstwo, wiecie, do Milanu mogliby nas zabrać, jak już jesteśmy Włochy i tamte okolice, nie? Mediolan u nas to się Milan, kurde. Moje tłumaczenie z głowy jest piękne. Lokacje, tak jak z Misiaki tam kiedyś rozmawialiśmy, ja bym bardzo, bardzo, bardzo chciał zobaczyć albo Tunguskę, albo Syberię. Nie, ten klimat takiej Rosji. Damn it, damn you!
Rosji i no w lokacji takich, wiecie, jakieś Francja, Paryż. Takie rozpoznawalne wizualnie miejsca, chociaż nie wydaje mi się, żeby byli na tyle odważni twórcy, żeby teraz chwytać się takich miejsc jak właśnie Paryż, nie? Bo no bo co? Walka z gulami na ulicach Paryża i już jesteście niepoprawni politycznie. W cholerę. Więc hurdur. Trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Można jechać z ufoków, ale z guli na ulicach Paryża to nie jest najlepszy pomysł. Nie jedziemy po gulach na ulicach Paryża. Nie wiem. Berlin można by było ruszyć i wiecie, cofnąć się w czasie do okresu, kiedy ma padać mur berliński. Lata 90. to był 91. 89 u nas to był ten. Wydaje mi się, że 91, ale mogłem coś pokręcić. I przekradać się po obie strony tego muru berlińskiego i tam wykonywać questy dla, no wiecie, latacie sobie lewo-prawo i jest taki klimat, z jednej strony macie taką czystą komunę, z drugiej strony macie czystą brudną w sumie, a z drugiej strony macie już wstęp do niemieckiego punka lat 90., więc takie dużo lepiej wykonane Atomic Blonde, bardziej w klimat. Jeden film to był Kingsman, drugi film to był Man from Uncle, takie coś jak było początek Man from Uncle, to by było naprawdę fajne. No ale to jakieś moje wizje. Ja bym poszedł w tym kierunku, wiecie, w takich ikonicznych, charakterystycznych miejsc, bo to, no, to jest wizualnie przyjemne, appealing i to mogłoby trafić do graczy i do widzów jako miejsca takie rozpoznawalne. Czy widać po tych uszach, że one są plastikowe założone, czy niekoniecznie? No na dobrą sprawę można by uznać, że to są uszy mojej postaci, nie jest źle. Czy ciekawe, czy one się dopasowują do koloru skóry, czy jakbym miał czarnoskórą postać, to uszy byłyby ciemne. Trzeba by to sprawdzić. Dobra, proszę Państwa, tyle na dzisiaj. Wydaje mi się, że bardzo fajną informacją jest, że zaraz po Nowym Roku uderzy w nas cała nowa zona, więc mam nadzieję, że to będzie szybciej niż później. A do zobaczenia w następnym odcinku. W razie jakby coś wypadło i byśmy się jednak nie widzieli w tę sobotę, to wesołych świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku, więc dziękuję za uwagę i hej! Kocie futro w nosie, damn it!